Dobra, Marek, ja mam pomysł. Ja to naprawię, obiecuję. To odsuń się, ja to zrobię. Co zrobić? Co chcesz zrobić? No powaliło! Powaliło! Powaliło was! Szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie te wstrzy. Mam ci przy stronie broń. Nagrywa się, Marku. Już wcześniej się nagrywało, chyba, czy nie? Nagrywałeś wcześniej, czy nie? No nie. Oni tutaj leją mleko od 15 minut. Aj, drodzy państwo, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam przyczepkę. Kupiłem sobie dzisiaj płytę, baseni, krzesełko i to wykorzystaliśmy w celu stworzenia przyczepki. Nasza przyczepka jest podłączona do samochodu za pomocą łańcucha. Silnik samochodu sprawia, że przyczepka jedzie i dzięki temu mogę kąpać się w basenie z mlekiem podczas podróży. Kolejny głupi pomysł twój, tak? Jak głupi? No głupi, no przecież to jest głupie. Dobra, odsuń się na kilka metrów. Szafer, ty uważasz, że to jest mądre? Nie, odsuń się na kilka metrów. Bardzo mądre, bo ja zadbam o jego bezpieczeństwo. Odsuń się na więcej. Odsuń się. Ale czemu mam się odsunąć? No, zaufaj mi. Widzisz teraz całe? No widzę. Uważasz, że to głupi pomysł? No nadal uważam, że to jest głupi pomysł. Nie wskoczyłbyś? Do basenu mleka? Przecież to zaraz śmierdzi zacznie, bo się skisi na słońcu. Zasubskrybujcie kanał, bo jest to nowy kanał i trzeba go subskrybować. Już niedługo milion subskrypcji. Drodzy państwo, w dzisiejszym odcinku pojeździmy sobie właśnie na tej przyczepce. Opiszę wam przede wszystkim wrażenia. Zobaczymy, w jakie miejsca jesteśmy w stanie pojechać. Być może nawet tą przyczepką uda nam się wjechać do sklepu. Wy to rozumiecie? Wjedziemy sobie nawet do sklepu. Co? Do jakiego sklepu chcesz tym wjechać? Nie wiem, tak sobie planuję. Wiesz, spełniam marzenia. Wjechać basenem do sklepu. Jesteś nienormalny. Nie, to ty jesteś nienormalny. Podoba ci się? A wam chłopcy? Ty nie mów. Podoba ci się? Mi się bardzo podoba. Jestem pod wielkim wrażeniem. To co? Szofer, przygotuj się do jazdy. Ty Gdzie? Przygotuj się do asekuracji. Ty przygotuj się do nagrywania. I zaczynamy nasz odcineczek. Zimna woda. Czemu ty w ogóle w skarpetkach wszedłeś? A co? No dobra, szofer, startuj! Zimna! Tylko nie gwałtownie, bo poleci! To w ogóle jeździ? No a jak? Ma kółka. Dobra, lecimy! Ale co, fajnie chyba, czy nie? No jesteś chory na głowę, nie? Jak chcesz, to jak ja się wykąpię, będziesz mógł tutaj wejść po mnie. Bo do siebie nikogo nie puszczę. Moim zdaniem to jest naprawdę zajebista. Nie wiem, moim zdaniem to jest chore, nie? A to nie jest chore? Dobra, drodzy państwo, jedziemy daleko, daleko, stąd widzimy się już za chwilę. Żeś sobie wykminił siedzisko. Siedzisko jest zajebiste. Mogę ci pozwolić siedzieć na nim, bo z basenu tylko ja mogę korzystać. Później, pod koniec, jak już to mleko będzie zużyte i skiśnie, to zastanowię się i będę mógł ci wtedy dać. Ja nie chcę tu się kąpać, Marek, bo to jest nienormalne. Ja wiem, że chcesz, tylko boisz się publicznie do tego przyznać. A ja spełniam marzenia. Zobacz, czy ktoś na świecie ma tak dobrze jak ja? No chyba nie. Wczoraj oglądałem telewizję w parku i ten typek niósł telewizor na garbie. Dzisiaj 300-konne aut ciągnie mój mobilny basen. A co tam u ciebie, jak dzień mija? No nie wiem, ja jestem razem tutaj z tobą, Marek, jak się zauważył. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jedziesz sobie na przyczepie, a obok ciebie jest basen. No tak, tak z tego wychodzi. Zajebiste. A jak to się rozwali? Nie rozwali się, to jest stabilne, mamy duże koła, wszystko jest idealnie wyważone. Marek, koło pękło, nie? Gdzie pękło? Koło pękło. Gdzie ci koło pękło? No pękło. I drugie też. Już dwa koła pękły i co? Mówiłeś, że będzie stabilny. O kurde, mogliśmy wszystkie. Pokażcie. Ale lipa. Dożeś sobie wymyślił. No co, zostajemy tutaj. Tutaj? No nie, tak. No myślę, że podjedziemy gdzieś tym, na rozwalonych kółkach. W sumie, co za problem. Tylko żeby ta paleta na dole się nie rozwaliła. Myślisz, że się rozwali? Nie mam pojęcia. Dobra, jedź dalej, szofer. Może ja stąd nie będę tutaj wchodzić, no bo wiesz, ja jestem cięższy, to będzie jeszcze gorzej. No dobra, ja jadę. Marek, ja nadal uważam, że to jest głupi pomysł. Dlaczego? Przyczepa jest zdatna do ruchu. Ja raczej wątpię. Ja chcę tylko podjechać w miejsce, gdzie jest dużo ludzi, żeby wszyscy mi zazdrościli. Zazdrościli czego? Do tego, że mam tak zajebiście. Te koła już nie wyrabiają, Marek! Jak to nie? Wszystko działa. No nie, właśnie nie działa. Żeby tylko wszystkie nie działa. Zmienisz koła? No teraz nie dam rady, jak. No to powiedz mu, żeby nie jechał. Trzeba koła wymienić. Jak to tak ma jechać bez kół? Do wulkanizacji trzeba, nie? Chyba. Do wulkanizacji z takimi kołami? No nie wiem, no. Jest jakaś firma, co takie... Dobra, podjedźcie, załatwcie koła. No na co czekacie? Nie wiem, to jest nienormalne, Marek. Jesteś pośrodku ulicy, w basenie. Ja muszę dojechać do miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Nie nagrywaj już tego. Trzeba ogarnąć koło.
Dobra, także szofer pojechał po koła dla mnie. A co, w międzyczasie też trzeba się jakoś zabawić. Skakać? No skacz. Ale żałosne to było. Człowieku, ogarnij większy basen, no to będzie bardziej widowiskowy skok. Jak to ledwo co utrzymało w ogóle te koła. I w ogóle, jakby była niedziela, to by był taki przypał. Wszystko kościół naprzeciwko, Marek. To nie jest moja wina, że akurat pod kościołem się zatrzymaliśmy. Dobra, fajnie jest. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne, że na środku ulicy... Kurczę, nie wydaje ci się to dziwne? To dziwne, no ale... Nawet na... Fantazje po prostu, no. Fantazje. No spełnia z dzieciństwa marzenia po prostu, no. Marzenia z dzieciństwa jego. Myślisz? No jeżdżący basen mieć. Zajebista opcja. Wiesz co, na stałe trzeba do tej Audi przyczepić tą przyczepkę. No to musisz lepszą konstrukcję zrobić, przecież coś takiego to nie udźwignie ci basenu. No tutaj służąca akurat złe koła wybrał, bo co ty wybierałeś? Wiesz, że wytrzymają, nie? Jak to mówią influencerzy, celebryci? To znaczy? Podzilujemy sobie. Dobra, dawaj wskakuj z nim. Czekamy na koła. Nie. Plepszy mi tutaj nie wpuszczaj. A ciepła, ciepło chociaż to mleko? No takie w miarę, no. Dobra, już! Ej! Co? Klapeczki! Nie lej na mnie. Wiesz, taki jesteś w tym basenie, co za różnica? A to jest obrazem. Ty, kapie ci coś z ryja. Dobra, idź stąd. Co, masz zamiar się opalać? No tak. Jezu Chryste, na środku ulicy basen. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Ja też. Co się dzieje? Ej, o co chodzi? Czemu z tego się woda wylewa? A skąd ja mam wiedzieć? Co się dzieje? Weź to ogarnij. Będzie trzeba nowy basen. No co, Marek, się poradzę? To co, nowy basen jeszcze trzeba będzie? Zniszczony jest. No to niech on jeszcze kupi nowy basen. Nowy basen ma kupić? Albo skleić to jak. Weź zadzwoń do niego, żeby kupił nowy basen. Dzwoń do niego szybko. Już tam póki moc. Halo? Ty weź, kup jeszcze nowy basen, bo Marek niestety ten porwał. Jakieś dziury się. Nie no, kup nowy, no. Dobra, na razie. Dobra, kupi nowy basen. Masakra. Całe życie pod górkę. Nic mi nie wychodzi. To dziwnie wygląda, nie, Marek, ogólnie? To, co leci, nie? Dobra, nie psuj już. Nie uważasz, że to mleko tak coś przypomina? Słyszysz? To na mnie to wszystko zawsze musi spadać. Całe nieszczęście. Jakie nieszczęście? No kurde, no najpierw kółka, teraz przebity basen. Nieszczęściem to jest ten twój głupi pomysł, żeby robić basen, jeżdżący basen. No przecież to trzeba być debilem, żeby coś takiego to w ogóle wymyślić. To jest pomysł kopiowany ze Stanów. Nie no, żartuję. To jest pomysł kopiowany ze Stanów, czy nie? Nie. Oni nie mają aż takich głupich pomysłów. Oni mają milion kulek w basenie. Ja mam basen na kółkę. I oto! Dobra, Marek, weź to spuść, tak nowy basen. No zostaw to. Czemu wszyscy mi to robicie? No zostaw. Co wy robicie? No spuszczamy. Spuszczacie się? To jest do cholery. Ciekawe, jak daleko to popłynie, nie? Tak już nic nie uratuje tego basenu. Co, wszystko mamy robić od nowa, tak? Czy co? Bo ja nie rozumiem. To znaczy? No co, wszystko musimy od nowa robić. No tak, no musimy zapełnić basen jeszcze raz, jeżeli chcesz dalej jechać. Masakra. Patrz, a ile przejechać? Jak to wygląda. Patrz, co się dzieje. To jest bardzo niesprawiedliwe. W sensie? No to wszystko. Specjalnie wymyśliłem. Specjalnie służący jeździł cały dzień po sklepach, żeby kupować wszystkie te rzeczy. I na nic się nie przydały. No czas to miałeś zyskanki jeden, no. Ile ja przejechałem? No nie wiem, ze 100 metrów? No właśnie. I ale musiało się rozwalić. To ty nie znasz się na robieniu ale takich rzeczy. Się zamknij się, miałeś się nie odzywać. Zniszczyłeś mój basen. I przy okazji cały film mi zniszczyłeś. Teraz ja będę musiał stracić kilka godzin, żeby ten zasrany szofer pojechał po nowe kółka. Ja coś komuś zrobiłem? Czy ja jestem złym człowiekiem, że na mnie musi spadać nieszczęście takie? Ale Marek, coś takiego właściwie się stało. No basen się rozwalił. No. Ale czemu? No komuś to przeszkadzało. Coś komuś zrobiłem. Rozumiem jeszcze, jakbym coś komuś zrobił, ale... Ale co? No nie, no tak być nie powinno. Zobacz, jak to popłynęło daleko. Jeszcze moje mleko. Niesprawiedliwe. No nie nagrywaj tego. Już mam dosyć. Co się stało? No to debil, no! Co ty najlepszego zrobiłeś, idioto? Zrobiłem, jechać no, ale, nie potrafisz, ale to nie ja, no, nauczyć ale samochodem! To połamało się, no nie moja wina, no! A co się złamało? No zobacz, połamana jest cała paleta pod spodem, nagraj to! Ale gdzie się połamało? No zobacz, no, połamana jest paleta. Jeździć nie potrafisz, dziury wjeżdżasz, idioto. A ty co, źle to skręciłeś? Ale jak źle nie odzywaj się do mnie, to po pierwsze. Nie potrafisz jeździć. Zdejmuj ten garnitur, nie nadaje się na szofera, człowieku. Zniszczyłeś mi basen. Nie, źle to mnie pracy kosztowało cały dzień.
miesiąc. Cały dzień. To on źle zrobił. On źle zrobił? Tak. To jedno. A drugie, że ty nie potrafisz jeździć. Nie, ja dobrze jechałem. Drugi raz mi rozwaliłeś, idioto. To nie ja. Nie potrafisz. No ale to co naprawiliście, to i znowu zepsuliście? O co chodzi? Debilowi samochód, to nie potrafi jeździć. Co to za szofer? Kto go tutaj przyprowadził? Ty. Kto ja? Go przyprowadził? Ja? Kto go przyprowadził? Nie pamiętasz castingu na szofera już? Także zaparkowaliśmy, teraz zobaczymy, jak sprawdzi się w tym teście. Proszę bardzo. Proszę wyjść. Nie chcę wychodzić. Miałem pan ale wyjść. Chcę wyjść. Słuchajcie, ten człowiek właśnie dostał pracę. Wychodź kamerzysta, wyjdź. Żałuję. Jestem sobie, najlepszym naprawdę. Szoferem w Polsce. No to naprawiaj basen. Ale ja nie. No naprawiaj, jak taki mądry jesteś, idioto. Ja tylko prowadzę. Jesteście wszyscy siebie warci. A ty co? Śmiejesz się ze mnie teraz? No ale. Masz szczelność śmiać się ze mnie. No człowieku, ja biegnę z kamerą z domu, bo myślałem, że to już naprawiliście i widzę, że leży basen znowu. Idioci, po prostu idioci, no. Dobra, Marek, ja mam pomysł, ja to naprawię. Ja to naprawię, obiecuję, dobra? Daj mi zostaw ten samochód. Nie będziesz się jeździł samochodem, idioto. Odsuń się, ja to zrobię. Co zrobić? Co on chce zrobić? No powaliło was? Okradaliśmy, swój szofer? Naprawiło się? No nie, debilu, jeszcze gorzej jest. Jak to się nie naprawiło? Ja, drugi basen rozwalony. Zobacz. Rozwaliłeś? Ty idioto! Bez stydliku! Ja chciałem dobrze! Dlaczego mu rozwaliłeś? Prawie się naprawiło! Dobra, idź stąd, już! Dobra. Poszedł! Nie, zostaw to! Zostaw! Wybacz samochodu! Idź stąd! Ale co ja mogę, no to on zepsuł, no zobacz co on robi, zobacz co on w ogóle zrobił, on jest nienormalny ten szofer. Widziałeś to w ogóle? No widziałem, no zobacz co on zrobił, zobacz. Ale nakurzył. I co Marek teraz? Zniszczę go. No ale przejechaliśmy kawałek, jakby nie patrzeć. Wszystko musicie mi zniszczyć, wszystko. Ja? Tak. Przecież ja w tym udziału nie brałem w ogóle. Wszystko zniszczycie. Nie odzywajcie się już do mnie dziś. Ale mi się wydaje, że to szofer to zrobił, no nie zobacz co on zrobił. Nie odzywajcie do mnie. To jest przede wszystkim wina szofera. No to nie jest nasza wina. Ty już lepiej się nie odzywaj, naprawdę. No Marek, ale ja się starałem. No dawaj tą kamerę, to jest moja kamera. Ale starałem się. No ale ja to kameruję. To jest moja kamera, oddaj ją. No ale ja to kameruję. Nie zasłużyłeś sobie na kamerę, oddawaj. A dobra, masz tą kamerę. Nie ma nagrywania filmów. Moją kamerą jeszcze. Idioci. Wszyscy siebie warci. Wszyscy mi wszystko zniszczyli. Miał być zajebisty film, wyszło gówno. Poniszczyli mi. Jak tak można? Ja za to zapłaciłem, tak, a oni to zniszczyli. Zresztą nie mam ochoty gadać do kamery. Po prostu ją wyłączę. Masakra.